Branża gier nie lubi nowych marek i większość swojej uwagi przenosi na kontynuację. Czasami jednak trafi się jakieś nowe, ekscytujące IP. Później pojawia się jednak jeszcze większe wyzwanie – stworzyć genialną kontynuację. To już nie każdemu się udaje. Taki Bioshock. Zachwycił, ale w drugiej odsłonie nie powtórzył sukcesu. Ona nie była oczywiście zła, to bardzo kompetentna gra, ale nie udało się osiągnąć takiego poziomu ekscytacji jak w oryginale z 2007 roku. Są jednak tacy, którym udało się wyprodukować świetny sequel. O nich będzie ten materiał. Zanim przejdziemy do konkretów, kilka słów wyjaśnienia. Przede wszystkim patrzymy na ostatnie lata, a konkretnie trzy ostatnie generacje. Wcześniej też było kilka świetnych sequeli, ale nie wszystkie zmieściły się w jednym materiale. Wybierając gry do rankingu, szukaliśmy też tych produkcji, które nie tylko powtórzyły sukces pierwszych odsłon, ale i wyniosły je na wyższy poziom oraz naprawiły największe błędy. Zestawienie zaczynamy od space opery BioWare. Pierwsza część z 2007 roku zachwyciła ciekawą historią i bogatym uniwersum. Po kontynuacji oczekiwano więc bardzo dużo, zwłaszcza po pierwszym teaserze, który zapowiadał śmierć Shepharda. BioWare finalnie udało się niemalże wszystko. Mass Effect 2 nadal zachwycał historią i bohaterami, ale poprawił też największe bolączki pierwszej odsłony, jak słynne ładowanie w windzie czy piekielnie nudne zadania dodatkowe na różnych planetach. Znaczących ulepszeń doczekał się też system walki oraz grafika. Wisienką na torcie była świetna misja samobójcza, która kończyła grę. Trudno było się do czegokolwiek przyczepić. Borderlands 2. Pierwsze Borderlands było nie tylko wielkim sukcesem, ale również ogromną niespodzianką. Po grze nie oczekiwano zbyt wiele i nagle okazała się ona klasykiem loot shooterów. Gearbox musiał więc w kontynuacji wysoko podnieść poprzeczkę. No i ta powstała w myśl zasady więcej i lepiej. Deweloper potrafi też zachować proporcje, dzięki czemu wielu graczy długo nie mogło oderwać się od Borderlands 2. Tego nie udało się osiągnąć w trzeciej odsłonie, która mimo że dobra, zaskakująco szybko poszła w odstawkę. To dobrze pokazuje, jak udany był sequel, który później doczekał się też kilku popularnych dodatków DLC, które skutecznie wydłużyły cykl życia gry. Call of Duty Modern Warfare 2. Mimo kilku wątpliwości, poprzez odejście od II wojny światowej, Call of Duty 4 Modern Warfare było wielkim sukcesem i rewolucją na rynku FPS-ów. Infinity Ward stało więc przed ogromnym wyzwaniem stworzenia genialnej kontynuacji, która sprosta ogromnym oczekiwaniom. To udało się dzięki świetnej kampanii single player, z kilkoma niezapomnianymi momentami oraz rozbudowanemu multiplayerowi. Praktycznie wszystko tam zagrało, nawet mimo braku rewolucji. Sukcesem studia było więc przede wszystkim to, że nie rozczarowało bardzo nagrzanych fanów i to po raptem 2 latach procesu produkcji. Batman Arkham City. Kolejna produkcja, której premiera była wielkim zaskoczeniem. Bliżej nieznane Rocksteady przygotowało najlepszą grę o Batmanie w historii. Oczekiwania po kontynuacji były więc ogromne. Studio nie poszło na łatwiznę i dodało do sequela duże miasto, ale nie zerwało też z mechanikami znanymi z Metroidvanii. Znalazło się też miejsce dla ciekawej historii z imponującym i zaskakującym zakończeniem. W Arkham City wszystko więc wyszło tak jak powinno i nikt nie mógł na cokolwiek narzekać. Dla wielu to nawet najlepsza odsłona trylogii Arkham. Mocny kandydat na sequel idealny. Uncharted 2 Among Thieves. Pierwsze Uncharted było udane, ale nie miało jeszcze wizerunku ikony PlayStation 3. To dopiero Among Thieves wniosło serię na szczyt, którego później według wielu graczy już nie udało się osiągnąć. Powód? Po pierwsze, wspaniała oprawa wizualna, która wyciskała wszystko, co się da z ówczesnej konsoli Sony. To, co udało się osiągnąć deweloperom z Naughty Dog, robi ogromne wrażenie nawet do dzisiaj. Druga sprawa to napakowana akcją kampania, pełna niezapomnianych momentów jak sekcja na dachu pociągu lub ta, w której uciekamy przed śmigłowcem bojowym. W 2009 roku robiło to piorunujące wrażenie. W sumie, nie oszukujmy się, nawet dzisiaj Uncharted 2 to niezwykła gra. Battlefield Bad Company 2. Gdybyśmy mieli wybrać jeden, moim zdaniem najlepszy sequel, być może byłoby to właśnie Bad Company 2. Pierwsza część tej podserii Battlefield była niezła, ale nie zdobyła szczególnie dużej popularności. Mimo wszystko DICE zdecydowało się na kontynuację, która była tak dobra, że szwedzkie studio do dzisiaj nie zdecydowało się na Bad Company 3. W tej grze działało praktycznie wszystko. Po pierwsze, udana kampania z ciekawym pomysłem na siebie. Druga, najważniejsza sprawa to multiplayer, jeden z najlepszych w gatunku. Mocny tytuł nawet dla osób w redakcji, które nie lubią potyczek sieciowych, a mimo tego spędziły mnóstwo czasu w tej grze. Assassin's Creed 2. Kolejny przykład na to, jak sequel może sprawnie poprawić wszystkie bolączki pierwszej części. Assassin's Creed był udany, ale miał też swoje ograniczenia. Druga odsłona wszystkie naprawiła. Przede wszystkim udało się odejść od schematycznych misji do formuły bliższej GTA.
w której oprócz dobrze wyreżyserowanych misji fabularnych mieliśmy sporo zadań dodatkowych. Do tego fantastyczny klimat i bohater, który do dzisiaj jest ikoną serii Assassin's Creed. Przyznam, że dwójka to moim zdaniem najlepsza część serii i do dzisiaj niedościgniony wzór dla innych odsłon. Ciągle mocno trzymam kciuki za to, aby pewnego dnia Ubisoft wrócił do formuły znanej z przygód Ezio. Killzone 2. Świetny sequel, ale z zupełnie innych powodów niż pozostałe wymienione w rankingu gry. Przede wszystkim oryginał nigdy nie osiągnął kultowego poziomu nawet w erze PS2. To była dobra gra, ale nic wybitnego. Kontynuacja zwróciła na siebie uwagę imponującym trailerem, który w swoim czasie wgniatał w fotel. Mało kto mógł uwierzyć, że to będzie tak efektowne. Finalnie okazało się, że Killzone 2 faktycznie wygląda obłędnie i świetnie działa. To była też po prostu bardzo dobra gra, głównie z udaną kampanią dla pojedynczego gracza. Do dzisiaj wielu fanów ciepło wspomina tę produkcję, zwłaszcza że z czasem seria nieco się stoczyła, głównie za sprawą Shadowfall. Portal 2. Valve udała się wielka sztuka. Pierwszy Portal był małą grą opartą na prostym, ale jednocześnie genialnym pomyśle. Kontynuacja miała zrobić z tego pełnoprawną, samodzielną grę. Udało się? I to jak? Sequel nie wprowadza rewolucji, ale dodaje całe mnóstwo równie udanych zagadek i wyzwań intelektualnych w takich proporcjach, że trudno się nudzić czy gdzieś zaciąć na dłużej. Nie zapomnijmy też o wspaniałej GLaDOS, która była podstawą wciągającej fabuły. W tej grze wszystko było na swoim miejscu. Efekt? Prawdopodobnie najlepsza gra logiczna w historii. Może to kontrowersyjna opinia, ale myślę, że wielu graczy jest w stanie się pod nią podpisać. Od razu zaznaczę, że kandydatów na ostatnie miejsce w rankingu było dwóch. Równie dobrze w tym miejscu mogłoby się pojawić The Last of Us Part 2. Finalnie postawiliśmy jednak na Red Dead Redemption 2, bo to jednak znacznie większa gra, mimo że formalnie to prequel, a nie sequel. Ekipa Rockstar Games poprawiła też więcej rzeczy względem pierwszej odsłony. Ta cierpiała przede wszystkim na ogromną liczbę błędów. W kontynuacji wszystko było tak dopracowane, że ciężko było trafić chociaż na najmniejszy babol. To wielka sztuka, bo mówimy tutaj o ogromnej produkcji z masą szczegółów. To jednak przede wszystkim niezapomniana i pełna emocji historia, którą polecam przeżyć każdemu graczowi. O kontynuacji The Last of Us można w sumie napisać to samo, ale skoro w rankingu jest miejsce tylko dla 10 gier, coś musiało wylecieć z zestawienia. I to naszym zdaniem najlepsze kontynuacje ostatnich lat. A jakie jest wasze top 10? Zgadzacie się z naszą listą? Czy macie swoje typy? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dziękuję serdecznie za uwagę, widzimy się w następnym materiale. Cześć!